kim on był, straszny palant. Na pewno znęcał się nad nią. Dobrze, że umarł. Umarł? Zniknął się na wsi. Czy wiesz, czemu tu jesteś? On po prostu zniknął. Czy wiesz, czym jest zjawisko hipermnezji hipnotycznej? Nie. Powiedzmy, że kiedy ktoś zapomina, co się zdarzyło, tak jak ty zapomniałeś, co wczoraj się wydarzyło, możemy te wspomnienia wydobyć. Jest to proces bezbolesny, ale potrzebuje do niego twojej zgody. Powiedz proszę, jak się nazywasz i wyraź zgodę na badanie. Sama nie jestem pewna, czy... Naprawdę, Filipino, potrzebuje twojej stanowczej zgody. Dobrze. Nazywam się Filipina Konopnicka i wyrażam zgodę na to badanie. Jeden. Wyobraź sobie, że twoje kolejki stały się coraz cięższe. Dwa. Wyobraź sobie dwa ciężarki przyczepione do nich. To przez nie są takie ciężkie. Trzy. To było jakieś dziwne, bo on od samego początku się tak jakoś dziwnie zachowywał. W ogóle był taki agresywny, a później nagle w ogóle przepadł jak kamień w wodę. Zresztą, kto by za nim tęsknił? Chyba ta idiotka. 6. Czujesz, jak twoje ciało jest coraz bardziej i bardziej odprężone. 7. Zapadasz w głęboki sen. Stan hipnozy. Czujesz coś? Nic. Doskonale. Widzisz, chciałbym, żebyś opowiedziała mi o wczorajszym dniu. Bo zaginął ktoś i bardzo ważne jest, by tę osobę odnaleźć. Mam pewne przypuszczenia. Wydaje mi się, że widziałaś coś strasznego, bądź musiałaś zrobić coś, czego nie chciałaś. Z rana zadzwoniła do mnie koleżanka. Prosiła, żebym zamieniła się z nią dyżurami. Zgodziłam się bez zastanowienia. Zamiast dużej grupy licealistów miałam mieć jedną małą grupę. Pośpiesznie zjadłam śniadanie. Autobusem dostałam się do centrum. Grupa już na mnie czekała. I tam... Spokojnie. Kto był w tej grupie? On. Znałaś go już wcześniej? Tak. Jesteś tu bezpieczna. Kto był w tej grupie? On. Mówisz o zaginionym? Tak. Jesteś tu bezpieczna naprawdę. Znałaś go już wcześniej? On. On mnie... On mnie kiedyś... Skrzywdził? Na tle psychicznym? Tak. A fizycznym? Też. Nikomu o tym nie powiedziałaś? Rozumiem. Opowiedz mi proszę, co stało się tamtego dnia. I pamiętaj, że już nikt cię nie skrzywdził. Chciałam o tym zapomnieć. Kiedy go zobaczyłam, nie mogłam zapomnieć o tym, jak mnie dotykał, co mówił. Chciałam uciec, ale musiałam stawić temu czoła. I kiedy grupa odeszła na trochę, żeby robić zdjęcia... Nic ci się nie stanie, Filipino. Powiedz, co się stało dalej. On podszedł i pociągnął mnie za sobą w jakiś zaułek. Pchnął mnie na ścianę i krzyczał, żebym była cicho. Ten, co przed chwilą z wami gadał, to był strasznie zabujany w tej dziewczynie tego pajaca i ja to w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby to była jego sprawka z tym zniknięciem. Co się stało dalej? Ja odeszłam. Dobrze. Teraz policzę do trzech, a ty się wybudzisz. 1. Budzisz się z głębokiego snu. 2. Twoje oczy stają się coraz lżejsze i lżejsze. 3. Jesteś wybudzona i zrelaksowana. Kiedy zaczynamy? Już po wszystkim, moja droga. Spisałaś się świetnie. To dobrze. Już mogę? Tak. Jest pani wolna. Jak sądzę, że chciałaby pani usłyszeć pewne stare powiedzenie, które dawało mi bardzo dużo siły w życiu.
dowiedz się, co naprawdę lubisz i użyj całej swojej energii, by to zdobyć. Thank you.